Yo, feel the flow! You was a para, don't get ready! Dobra, to tyle jeżeli chodzi o śmiesznostki gimbusiarskie. Dzisiaj będzie troszeczkę na poważnie, bo witam was w Strzale z Dubska, czyli filmie, który powstał tak naprawdę na gorąco pod wpływem pewnych emocji. Nagrałem już swoją część piwniczną do Zdupy 54, więc ten temat po prostu osobno musiałem dograć później. I nie jest to może jakiś hot topic, żeby zebrać lajki i wyświetlenia, ale jest to temat, który gdzieś tam dotyka mnie osobiście. Zupełnie jak wujek w 88. Ups, miało nie być śmieszkowania. No ale znacie mnie, nie od dziś. A o co dokładnie chodzi? Chodzi o materiał, który dzisiaj się pojawił na gazeta.pl. Niedawno robiłem rzeczy, które wkurwiałem w Poznaniu i gdybym wypuszczał je później, to ten film na pewno by się tam znalazł. Tak, to film z Poznania. Konkretnie z tramwaju. A jeszcze konkretniej dla poznaniaków, z Bany. Najwyżej mu pociekaj! Odbiję mu cię na dzieciństwie! Się nie czuję bezpiecznie, mając. Cię cieszę jeszcze z tego i chuj! Bo my zamiar go zabić do władzy i będziecie popieszani. Będziemy to się na to śmiać. Za kitek do góry! Szkoda, że kita jest balutka. Chyba już mniej więcej wiecie, o co mi dokładnie chodzi, a jeżeli ktoś jeszcze nie zrozumiał, powiem, że chodzi mi o to, o co zwykle chodzi w takich przypadkach. O jebaną patologię! Ja rozumiem, że ktoś może nie lubić pedałów, lesbijek, feministek, lewaków, ale takie buńczuczne i wręcz właściwie bezprawne obrażanie kogoś w środkach komunikacji miejskiej jest dla mnie kurwa najgorszym buractwem. Normalnie można by było wziąć tych gości i ich kurwa wycisnąć na barszcz. Tylko uszka by zwiędły. Goście, kurwa, o takich ludziach nie powinno się nigdy mówić per goście. Tylko proście, proście, żebyście mogli kiedyś wyjść z tej kurwa amybiozy umysłowej. No dobrze, ale przejdźmy do mięska, czyli przystankowego analizowania tego niesamowitego przypadku kurwa debilizmu. Normalnie, panie masz chyba te, normalnie, stringi z golfa, normalnie. Stringi z golfa. No, szczerze powiedziawszy, jest taka fantazja erotyczna, która polega na tym, że wyobrażasz sobie, jak to zajebiście jest ruchać kurwa samochód w rurę wydechową. Nawet są takie obrazki, w których to smoki ruchają samochód w rurę wydechową. Naprawdę. Tosty! Żydowa. Judenaria, kurwa. Prawie jak Hamalainen. Czyli zaraz, sugerując mu, że wygląda jak Hamalainen, próbował obrazić go, porównując go do tego gościa? No! Mocne słowa jak na kolesia, który wygląda jak jądro starego w czapce. Myślałeś dupy za dwa gary zupy, czy jak? Dupy za dwa gary zupy! Serio! Brawo! Nawet kurwa w podstawówce już się tak nie mówiło! Kurwa kobra ma nawet bardziej wyrafinowane rymy. Hej Gedy! Co wy sobie myśliście? Że dopiero się obudziliście? Ja się nie czuję bezpiecznie, mając. Coś mi się wydaje, że tam nie było. I koniec. Dobrze, czyli tak właściwie z grubsza wiemy już wszystko, to jest sztandarowy przykład debili. Słuchaj, wiesz, też pomoże lewacką ideologię, właśnie. Jakbyś miała naszą, to byś wytłumaczył proste słowa. I owszem, są nastawieni prawicowo, z czym się nie kryją, ale nie można wychodzić z założenia, że większość ludzi, którzy są prawicowcami, to debile. Debilizm, zaślepienie i brak zrozumienia pojawił się za to w komentarzach i w udostępnieniach. Patrzcie, do czego doprowadził Kaczyński! Ho, 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 za Platformę tak nie było. To wina PiSu. Wszystkiemu winna ta nietolerancja. Chyba kurwa laktozy. Pewnie, padają tam słowa o dochodzeniu do władzy, ale patrząc na tych facetów i ich zachowanie, jestem przekonany, że prędzej dojdą sobie nawzajem do ryjów. Zresztą mamy tutaj koronny, stereotypowy tekst. Nie ma nic do pytałów, ale ja się wiodłem. Ale czyj? Że twój? Happy coming out to you, to you, to you. Można też to wywnioskować, patrząc jak twardy i prawilny browarek łoją. Prawdziwi kurwa poznańscy desperados. Zły byłby z was dumny. Wracając jednak do dziwnego i niezrozumiałego dla mnie oburzenia ludzi, którzy podpinają pod to politykę. Słuchajcie, kochani i głąby. Jeden chuj, kto tak naprawdę rządzi. To naprawdę nie jest wina PiS. Takie same zjeby jeździły tramwajami i ubliżały ludziom, kiedy chodziłem kurwa do podstawówki, później do liceum, później studiowałem, potem chodziłem do pracy i kurwa do dzisiaj jeżdżą. I nieważne, czy u władzy był PiS, PO, SLD, AWS czy kurwa PZPR. Skąd to wiem?
kurwa z autopsji. Ja i moi przyjaciele dostawaliśmy regularne zjeby od tego typu bydła. Czy to w formie agresywnych tekstów, obraźliwych inwektyw, krojenia, czy na wpierdolu kończąc. Człowiek rozpierdol w otrzymywaniu wpierdolu wręcz był przodownikiem pracy. Raz wybili mu trzymaną w ręku cegłą zęby, raz go przekopali i pobili klamrami z pasów pod pomnikiem i kilka razy został skrojony z hajsu. Innemu koledze Kubie złamali nos przy nas na przystanku. Nas było trzech, ich 10. Czemu nie zareagowaliśmy tak jak trzeba? Powiem wam, bo się kurwa baliśmy. Nikt wtedy nawet nie miał aparatu kurwa w telefonie. W ogóle kurwa mało kto wówczas miał telefon ze sobą. I jak działy się takie sytuacje, to człowiek naprawdę zastanawiał się, czy wyjdzie z tego żywy. Ci ludzie w tramwaju też się bali. I tak jest kurwa zawsze. Tego typu zjeby kumulują tę agresję pomieszaną ze strachem i powodują blokadę u pewnych ludzi. I to absolutnie nie jest wymysł dzisiejszych czasów. Zresztą o takich przypadkach jest właściwie cała książka Zły Leopolda Tyrmanda, którą serdecznie polecam. Książka? A po co mi książka? Mam let's playe! Tja, właśnie. Zamknij kurwo mordę! Suka, siada. Zamknij ryj! I tak to już jest, że każdy boi się być tym pierwszym, który wyjdzie przed szereg i zwróci uwagę. I zwykle robi to kobieta. Dlaczego? Bo kobietom generalnie jest łatwiej wkraczać w taką sytuację, bo wiadomo, że taki koleś no nie przypierdoli jej, prawda? Chociaż patrząc na tego bohatera, śmiem wątpić. Słuchaj, a ty może też feministka jesteś? Nie. No chciałabym to też poczuć, normalnie nie wąskie. Zastanawiam się, czy po tym filmie w całej Polsce na wszystkich portalach ukażą się nagłówki. Kobieta jako jedyna zareagowała. Znieczulica, tylko feministka z Polski ruszyła na ratunek. Lewackie feministki go nienawidzą. Poznaj sekret prawicowca i jego pocisku kurwa niewąskiego. Pocisku kurwa niewąskiego. Czyli jakiego, kurwa, komisarza ryby? Zawsze sikasz przez zapięty rozporek? Zawsze! Nawiązuję tutaj do tego, że w Szwecji podczas kręcenia eksperymentu społecznego, w którym jakiś facet obraża kobietę, tylko tak naprawdę Polak zareagował. Agresywnie! Co, kurwa? Ale o tym więcej w Zdupy 54. Do wszystkich zszokowanych tym filmem. Słuchajcie, serio. W moich licealnych czasach było kurwa tak samo. Mieliśmy przejebane! Ja osobiście bałem się wychodzić z domu do knajpy, bo 30% takich wypadów kończyło się wpierdolem. A żeby było śmieszniej, miałem łysy łeb. Kurwa, kiedyś nawet dziewczyna poprosiła mnie o chodzenie z nią i ona mi się w chuj podobała. Tylko wtedy mi powiedziała, że jest ze Świętochłowic. I stwierdziłem wówczas, no ni chuja, przecież kurwa, jak ja się tam pokażę, to mnie od razu zajebią. Wracając do clue i meritum, to nie jest wina ani Kaczyńskiego, ani Dudy, ani Macierewicza, ani patrząc wstecz, Tuska. Całkiem niedawno Igor nagrał na telefon, jak jakieś dwie dupy napierdalają się również w pojeździe komunikacji miejskiej. Rok temu mieliśmy walkę o buta pomiędzy żulerią polską a ukraińską. Nie dalej, bo ci bijemy sztukę kurwa na mordę. Chodź kurwa. Co nie znaczy, moi drodzy, że powinniśmy stać bezczynnie, tak jak ja z kolegami na przystanku 17 lat temu. Jeżeli jesteś w stanie zareagować, jesteś pewny siebie i wiesz, że kurwa rozjebiesz ich wszystkich, to kurwa zrób. Jeżeli nie, to nie strugaj bohatera, tylko kurwa zrób to inaczej. Najważniejsza rzecz, której mnie nauczyli na Krav Madze. Jeżeli ktoś ci mówi, że cię zajebie, albo cię obraża, albo grozi ci, albo mówi ci, żebyś się z nim napierdalał, to co robisz? Olewasz go. Jeżeli to nie pomaga i on dalej cię zaczepia, spierdalasz! A jeżeli to nie pomaga, albo już jesteś w takiej sytuacji, że nie masz wyjścia i wiesz, że za chwilę będziesz musiał walczyć o siebie albo o swoich bliskich, to go kurwa wtedy zabijasz. I tyle. Ale mimo wszystko jakoś reagować trzeba. Boisz się, jasne, to zrozumiałe. Ale pamiętaj, że kiedyś ty możesz być w takiej sytuacji i ktoś inny obok ciebie też będzie się bał. Dlatego reaguj jak możesz. Nagrywaj zjebów! Niech internet wie. W dzisiejszych czasach to często większa siła niż po prostu skucie komuś mordy. Tym bardziej, że napierdalanka u takich osób często wywołuje zupełnie odwrotny efekt suchostoju u nich. Podsumowując, czy zatem lewaki, geje, Żydzi i feministki powinni czuć się w tym momencie zagrożeni? Tak, ale nie chodzi tu kompletnie o teraz. To po prostu kurwa nic nowego. Od dziesięcioleci ten kraj cierpi na braki w edukacji, braki w tolerancji i zajebiste kompleksy. Ale absolutnie nie zwalajmy tego na obecny rząd. Bo to chuj, a nie ich wina. Pamiętajcie, to nie jest polityka. To jest patolityka. Bo my zaraz dochodzimy do władzy,
będziecie podmieszani. To się na to śmiać. Zatem ludzie, nie róbcie siebie kurwa debili i nie oceniajcie tego pod kątem politycznym. A co do AMEP z tego filmu i ludzi przyklaskujących im, mały apel. Mieliśmy wczoraj Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Wiedzcie zatem wszyscy gimbo patrioci i ludzie zakrywający się biało-czerwoną flagą tylko po to, żeby komuś wpierdolić albo wyzywać od Żydów, że wasi bohaterowie, ludzie, których uważacie za waszych bohaterów, gdyby was po prostu zobaczyli w tym momencie, ci żołnierze, to by was kurwa po prostu wykleli. Za wasze zachowanie i podejście. Taka postawa to Polska warcząca.